Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Music.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jak zauważyłeś, dzisiaj ze mną FX Protect i ich niewidzialna wycieraczka, która jest, krótko, fantastyczna. A nie, ma minus. Ma jeden minus. W zestawie nie ma tak naprawdę ściereczki i aplikatorka. To jest jedyny minus. Poza tym, aplikacja to jest bajka w ogóle. Nie ma tematu, rozprowadzenie jak wodę. Docieranie tak jak przy Ultra Glaco. Może nawet jeszcze lepiej, bo tutaj nawet ci pył nie zostaje tak naprawdę, bo po Ultra Glaco, przepraszam, jednak jest taki pył, zbierasz taki szronik, który się troszeczkę pyli, tu nic. Jak zauważyłeś, pierwsze dotarcie po 5 minutach bez problemu, drugie dotarcie po 10 minutach bez problemu. W ogóle po 15 minutach ta powłoka tak jakby znikała, jakbym nie miał co docierać. Jakbym poczekał pewnie z 20, to bym mógł nie docierać. Dziwna sprawa. Położyłem 3 porcje, tak dla zasady, żeby właśnie pokazać te czasowe odstępy. Wydajność kosmos w ogóle. Tak naprawdę to mam wrażenie, że tą powłoką, nie pamiętam ile, tam jest chyba 50 ml, obleciałbym chyba cały autobus. 3 razy na mańka i powiem ci szczerze, że nawet chyba 1/3 nie zużyłem. Kosmos. Ale też dziwnie się aplikuje, bo aplikator musisz tak naprawdę nasączyć, przemoczyć go. Bo jak go dasz malutko, to tak naprawdę to jakbyś nic nie rozkładał. Musi być naprawdę grubo materiału w aplikatorze. Bardzo szybko wysycha. Przejazd robisz, wracasz i tak naprawdę tam, gdzie jechałeś, to praktycznie masz już wyschnięte. Ciekawa sprawa. Docieranie w ogóle, poezja. Machniesz. Producent zaleca, żeby jedną fibrą zebrać, drugą dotrzeć. Ja, moim zdaniem, druga jest zbędna, ale zauważyłem jedną rzecz. Ta powłoka uwielbia fibry do docierania powłok ceramicznych. Te bezszwowe z fajnym splotem. Próbowałem taką zwykłą, klasyczną i powiem ci szczerze, jakoś dziwnie się ciągło, włoski zostawiało. Ta z tym fajnym splotem do powłok jest idealna i taką polecam. Poza tym, moim zdaniem, powłoka tak naprawdę wydajna, nie za droga i teraz tylko kwestia, jak długo posiedzi. To będę właśnie badał, zobaczymy. Jak wytrzyma rok na mańku, on dużych przebiegów nie robi, będzie cudownie za te pieniążki, bo wydajność tutaj jest naprawdę z kosmosu. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że troszeczkę ci przybliżyłem tę powłokę, która naprawdę jest bezproblemowa. Tak naprawdę zamykasz oczy i aplikujesz i docierasz bez problemu. Tak? Nie potrzebujesz nawet lampki inspekcyjnej, moim zdaniem, na upartego. Jak dotrzesz miejsce przy miejscu, i krawędzie, pamiętaj, rogi, bo zauważyłem, że przy niewidzialnych wycieraczkach z reguły trzeba zwrócić uwagę właśnie na kąty, szyby w rogach. Tam najczęściej omijamy, później jest ból. Zawsze jakąś latareczką, ja to sobie zakładam czołówkę, tam sobie dojeżdżam, idealnie wtedy widzę. I przy tej powłoce to jest cała filozofia tak naprawdę, bezproblemowy produkt. Bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobała ogólnie praca tym produktem. Naprawdę rewelacyjna powłoka. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!